Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 165. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Zapytałam Was jakiś czas temu o to, jakie zagadnienia, jacy goście Was interesują i słuchajcie, bardzo dużo osób prosiło o odcinek związany z organizowaniem życia, mówiąc bardzo ogólnie, cokolwiek tutaj mamy przez to na myśli. Co ciekawe, wielu z Was uważało mnie za osobę, która się na tym temacie zna. Nic bardziej mylnego. Jest ze mną prawdziwy ekspert, jak prawie zawsze, po to, żeby nam ten temat trochę przybliżyć, ale od takiej nieco mniej oczywistej strony, bo jeżeli szukacie podcastu czy też materiałów, które dadzą Wam gotowe rozwiązania na to, jak lepiej pracować i bardziej uporządkowanie żyć, to nie jest to miejsce. Bo to, co mnie urzekło w moim dzisiejszym gościu, a jest nim Jacek Kłosiński, którego za sekundę trochę bardziej jeszcze przedstawię, to właśnie to, że nie oszukuje on nas, mówiąc, że opracował system dla każdego. Podkreśla to, jak bardzo ważne jest podejście indywidualne, jak każdy z nas musi najpierw poznać siebie i potem przetestować przeróżne systemy na sobie. No nie jest to ta łatwa droga, ale wydaje mi się, że jedyna tak naprawdę skuteczna. Jacek Kłosiński od lat edukuje w zakresie zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektami, wydał liczne kursy i napisał super książkę, która nazywa się Metoda Tęczówki i po naszej rozmowie będę dla Was miała super promocję, ale jeżeli nie możecie się doczekać, to zajrzyjcie do opisu. My porozmawiamy o tym, jak znaleźć narzędzia dla siebie. Poruszymy temat listy zadań, prokrastynacji, pracy zdalnej, tego, dlaczego nie każdy urodził się po to, by mieć własną firmę i być swoim własnym szefem. Jacek podrzuci nam mnóstwo życiowych przykładów i trafnych ciekawostek. Ja bawiłam się świetnie, dowiedziałam się bardzo wielu rzeczy i mam nadzieję, że Wy również będziecie mieć podobne doświadczenia podczas słuchania tej rozmowy. Jeżeli macie ochotę na więcej treści związanych z tematami podcastowymi, to niezmiennie zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Tam też możecie mnie oznaczać, kiedy udostępniacie podcast, a jeśli znajdziecie chwilę, żeby podcast na iTunesie czy też w aplikacji podcasty na iPhone'ach zrecenzować, czyli dać mu wybraną liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów opinii, to już będzie mi najmilej na świecie. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, a na YouTubie po pierwsze możecie go obejrzeć, a po drugie klasycznie zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę i zostawić komentarz. To tyle z ogłoszeń moich i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Jackiem Kłosińskim. Jacek, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś moje zaproszenie i że spotykamy się tu dzisiaj, co prawda zdalnie, ale zawsze. Możemy podziękować nowoczesnym technologiom za to, że umożliwiają tego typu spotkania. I pomyślałam sobie, że na początek warto ustalić jedną rzecz, już przechodząc do naszego tematu. Czy każdy człowiek może być dobrze zorganizowany? Tak, myślę, że tak. Tym bardziej, że co to znaczy dobrze zorganizowany? Myślę, że możemy dużo tutaj definicji stworzyć i na pewno to, że tych definicji jest dużo, pozwala elastycznie do tego podejść, że każdy może takim dobrze zorganizowanym człowiekiem być. Dla jednych właśnie bycie dobrze zorganizowanym to wiesz, to bycie od linijki, zamieniana taka w robota, co często słyszę, że właśnie że tematy z organizacji, planowania to są niepotrzebne, no bo to zabiera radość z życia, zabiera tę spontaniczność i no właśnie nie chcą ludzie być zorganizowani, ale myślę, że to jest jakby szeroki temat, że bycie zorganizowanym można rozumieć wiele
rako. Ta spontaniczność też może się tu pojawić. Możemy do tego trochę podejść delikatniej albo nie tak super restrykcyjnie i to będzie również działało. Ja lubię, czy wiesz co, mam duże doświadczenie w opowiadaniu, rozmawianiu z ludźmi na ten temat, więc zauważam, że jest ten temat bycia dobrze zorganizowanym, planowania produktywności i tak dalej. On jest rozumiany często źle albo jakby w oparciu o jakieś stereotypy, więc jak zawsze jak o nim rozmawiam, lubię go porównywać do rzeczy, które rozumiemy lepiej, teoretycznie mam wrażenie, jako społeczeństwo powiedzmy. Więc na przykład można porównać to do odżywiania. Czy jak to sam, mi się wydaje, że to jest to samo, jakby zapytała mnie, czy każdy człowiek może się dobrze odżywiać. Więc to było, wiesz, zależy wtedy zapytać, co to znaczy dobrze się odżywiać, nie? No bo Robert Lewandowski musi się inaczej odżywiać niż pewnie sportowiec półamatorski, a jeszcze inaczej niż taki Jacek Kusiński, który sobie tam po prostu pójdzie 3 razy w tygodniu na siłownię. Więc ja mam poczucie, że się dobrze odżywiam, a myślę, że Robert Lewandowski powiedział, że jestem po prostu totalnie jem syf, nie? Więc tak samo jest z organizacją pracy i jakby bycie zorganizowanym, że to zależy od twoich potrzeb, tego jak bardzo musisz być zorganizowanym, jak bardzo chcesz, jak bardzo ci brak zorganizowania przeszkadza w życiu, ale myślę, że każdy, odpowiadając na twoje pytanie, jest w stanie znaleźć ten taki poziom zorganizowania, który będzie mu po prostu służył, a nie będzie też narzucał jakichś kajdanów, kuli u nogi, nie będzie zamieniał tego kogoś w robota, jeśli tego nie chce tak naprawdę. Tak samo jak każdy może znaleźć taki sposób odżywiania, który da mu dobre samopoczucie, dobre zdrowie i będzie sprawiał, że ta osoba się z tym odżywianiem dobrze czuje, nie trzeba będzie robić kroku dalej, bo zawsze można znaleźć jakiś, wiesz, superfood kolejny, jeszcze dokładniej liczyć kalorie i jeszcze więcej wydać pieniędzy na jakieś lepsze produkty, które będą jeszcze teoretycznie zdrowsze. Tak samo jest z organizacją pracy. Zawsze można zaplanować jeszcze dokładniej, jeszcze kupić kolejny planer, jeszcze kolejnej aplikacji skorzystać, czy jeszcze jedną aplikację usunąć z telefonu, ale to nie zawsze będzie potrzebne. Więc myślę, że odpowiadając tak w skrócie na to pytanie, to każdy może być, tylko że zależy jak to rozumiemy i czego potrzebujemy. Słuchaj, w tym programie porównanie do jedzenia jest zawsze mile widziane i dobrze rozumiane, także super, że o tym mówisz, ale ja znacznie bardziej siedzę właśnie w świecie jedzenia niż na przykład organizacji i ma to dla mnie duży sens, że nie sposób jest stworzyć recepty na dobrą dietę, zdrową dietę, która przynosi wybrane efekty, dietę rozumianą jako sposób jedzenia, która będzie identyczna dla każdej osoby. Czy tak samo jest w przypadku właśnie zarządzania czasem, że tyle jest popularnych metod, które też są super i możemy oczywiście ich próbować, gotowych rozwiązań, programów, zasad. I ja też zastanawiam się, tak samo jak zastanawiam się patrząc na różne książki o odżywianiu i o zdrowiu, jak mam wybrać? W sensie, skoro istnieje tylu ekspertów, którzy są przekonani o tym, że to ich metoda jest słuszna, to jak odnaleźć się w tym morzu różnych narzędzi? No to jest tak, myślę, że kolejny raz, jakby ja niespecjalnie użyłem tego porównania żywieniowego, bo już wiele razy je wykorzystywałem i wydaje mi się, że no bardzo po prostu pasuje. I to jest, myślę, że to jest to samo, zupełnie to samo, że w odżywianiu mamy mnóstwo nurtów, powiedzmy, albo nowinek, albo popularnych tematów, albo jakichś takich szkół, które starają się ciebie przekonać, że to jest najlepsza droga, czyli nie wiem, keto, paleo, jakieś przerywane głodówki, prawda, weganizm, cokolwiek byśmy tutaj mogli wymieniać. I w zarządzaniu sobą w czasie czy w organizacji jest też pełno jakichś takich rzeczy typu wstawaj o 5 rano, bo to jest to, co robią ludzie sukcesu, prawda? To są dobrze zorganizowani ludzie, jak ty pracujesz po nocach i wstajesz o 11, no to ty jesteś po prostu wrakiem człowieka, w ogóle nie jesteś zorganizowany. Wydaje mi się, że no na przykład, albo wiesz, są jakieś mody typu weź zimny prysznic, bo to ci da więcej energii i będziesz bardziej produktywny. Jakieś, no mógłbym teraz wymienić długo jakieś takie dziwne metody, albo takie jakieś bardzo specyficzne i one faktycznie mogą zadziałać w przypadku niektórych ludzi, natomiast w przypadku innych się zupełnie nie sprawdzą i to jest to samo właśnie wrzucanie ludzi do jednego worka w przypadku i diety, i organizacji moim zdaniem nie ma sensu. Ja jestem dużym zwolennikiem tego, że no, mimo wszystko nikt nie zrobi tej roboty za nas, jeśli chodzi o naukę czy
wstrzyknięcie, że tak powiem, nam tej umiejętności organizacji. To jest coś, do czego musimy sami dojść, znając siebie, obserwując to, co my wkładamy na stół jako nasze talenty, zdolności, styl, predyspozycje, ale też nakładając na to naszą sytuację, nakładając na to nasze potrzeby, rozumiane szeroko, tak? Czy rozumiane zawodowo, czy chociażby poprzez to, że mam na przykład trójkę dzieci, więc musimy inaczej do tego podejść, niż ktoś, kto tych dzieci nie ma zupełnie, prawda? Więc tutaj można byłoby podejść bardzo dużo przykładów. To rodzicielstwo to jest tylko jeden z tysięcy, które sprawiają, że nasze życia i to, jak powinniśmy być zorganizowani, jak możemy być zorganizowani, się różnią, więc ja zdecydowanie unikam złotych rad w stylu musisz planować tak i tak, bo to jest przepis na sukces, musisz robić coś tak i tak, no bo to robią ludzie, powiedzmy, sukcesu, albo nie uda ci się zrealizować celu, bo nie robisz tego i tego, prawda? Bardziej ja kładę nacisk w tym, o czym opowiadam, czy do czego staram się zachęcić ludzi, na zrozumienie siebie, poznanie właśnie tego swojego stylu i poszukiwania, na eksperymenty, na testy, na jakieś nawet porażki i błędy, ale wyciąganie z tego wniosków, szukanie nowych sposobów. Moim zdaniem każdy powinien znaleźć ten sposób na organizację własny, no bo każdy inaczej to zdefiniuje, każdy ma inne potrzeby tutaj, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, więc no, myślę, że tutaj odżywianie jest bardzo dobrym przykładem kolejny raz. Tak samo to działa. Jeszcze bym na sekundę chciała cofnąć się do tego, co powiedziałeś na początku, że oczywiście to zależy od tego, jak definiujemy osobę dobrze zorganizowaną i czasami to, co oglądamy, w sensie to, jak postrzegamy daną osobę, niekoniecznie musi oznaczać, że ona rzeczywiście jest dobrze zorganizowana i czuje, że panuje nad swoją sytuacją. I to jest, myślę, bardzo ciekawy aspekt, nad którym się zastanawiałam przed naszą rozmową, że na przykład ja byłam zawsze postrzegana przez ludzi jako osoba zorganizowana i poukładana. Ja nigdy nie mogłam zrozumieć czemu, znaczy teraz już rozumiem czemu, ale trochę dziwiło mnie to, bo zawsze pytana o to mówiłam, że ja jestem totalnym chaosem. Jakby u mnie to, że to wygląda jakby było w miarę, w cudzysłowie, ogarnięte, jest jakimś bardzo dziwną wypadkową tego, że ja się strasznie miotam w swoim życiu i wcale nie uważam, że mam uporządkowane jakieś swoje codzienne zadania i priorytety. I odwrotnie, niejednokrotnie mamy osobę, która stwarza takie wrażenie chaotycznego artysty i wszyscy uważają go za bałaganiarza, czy właśnie osobę zupełnie niezorganizowaną, a ona ma ten chaos absolutnie pod kontrolą i świetnie nawiguje w tej swojej przestrzeni właśnie organizacji życia. I właśnie takie podejście jak twoje daje też przyzwolenie ludziom na to, że to nie jest tak, że tak jak wspomniałeś, urodziłaś się z organizacją w małym palcu, albo ty z założenia jesteś chodzącym zamieszaniem i chaosem. Także no, myślę, że to daje pełne pole do popisu i dużo nadziei wszystkim pogubionym. Nie, no tak, no bo mi się wydaje, że jakby to jest taki pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć, że my wszyscy tak naprawdę musimy sobie z tym radzić. To, że ktoś wydaje się zorganizowany, to jakby, czy to nasze wrażenie tego, że jest zorganizowany, nie wynika z tego, że on ma jakiś większy dar, predyspozycję, czy ma jakąś tajemną wiedzę, której my nie mamy, albo że ma inny mózg, który mu pozwala się nie spóźniać. Mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia nawyków, jakiegoś świadomego działania, które pomagają tej osobie sprawiać takie wrażenie. Natomiast na pewno każdy, jak tutaj tego słucha, czy my w dwójkę, jak tutaj siedzimy, mamy problemy ze skupieniem, z planowaniem, nasze życie czasami wygląda jak chaos i wydaje mi się, że takie oczekiwanie, że tak nie będzie, to jest tylko kolejna trudność, którą sobie sami stawiamy. I teraz ja też miałem wiele, wiele razy w swoim życiu takie ciśnienie, które sobie narzucałem, że muszę zrobić coś lepiej, szybciej, muszę być bardziej zorganizowany niż faktycznie jestem i to za każdym razem prowadziło mnie do jakiejś takiej ślepej uliczki, że kończyłem wypalony albo i tak mi te efekty, które gdzieś tam starałem się w ten sposób osiągnąć, mnie nie zadowalały, a za każdym razem, kiedy dałem sobie większą taką pobłażliwość, kiedy zrozumiałem, że czasami musi coś być rozwalone, żeby było później w dobrym stanie, no to wtedy gdzieś tam było mi po prostu przyjemniej, ale te efekty też się pojawiały. Ja jestem generalnie takim zwolennikiem takiego podejścia, można powiedzieć, do życia, czy do jakiejś realizacji jakichś swoich planów i tak dalej, które mówi o tym, że nasze życie ma sezony, ja to lubię tak nazywać, tak? Czasami są sezony
sezony, w których możemy być bardziej zorganizowani, bo warunki ku temu sprzyjają, a czasami jest jakiś taki okres, jakiś taki moment, gdzie tak naprawdę powinniśmy sobie pozwolić na to, że tacy zorganizowani do końca nie będziemy. Ja teraz mówię o tym tak z lekkim takim uśmiechem, przynajmniej w głowie się śmieję, bo teraz na przykład jestem w trakcie wielkiego remontu i na przykład poprzedni tydzień był dla mnie bardzo trudny w tym sensie, że moje dziecko zaczęło szkołę, po dwóch dniach od razu się rozchorowało, jesteśmy w zastępczym mieszkaniu, a do tego robiłem kampanię swojego kursu, sam też jakoś nie czułem się fizycznie najlepiej, do tego trzeba było ogarniać tamten remont, a tam co chwilę wychodziły jakieś złe problemy, jakieś złe nieprzewidziane wpadki i tak dalej. I nie nazwałbym siebie samego wtedy zorganizowanym albo, wiesz, produktywnym, to nie był najlepszy okres w moim, że tak powiem, życiu, ale no to po prostu wynika z tego, że czasami tak się dzieje, wtedy powinniśmy sobie odpuścić i wydaje mi się, że to bycie zorganizowanym właśnie też w sumie o to w tym często chodzi, żeby właśnie wiedzieć, na co możemy sobie w danym momencie pozwolić, jakie są teraz nasze możliwości i do tego dobierać takie działania, które pozwolą nam z tego jakoś najlepiej wyjść. I dla mnie właśnie ta cała produktywność, jakkolwiek by tak sucho nie brzmiało, tak fabrycznie, to jest po prostu właśnie szukanie takich sposobów i narzędzi, które będą optymalne w danym momencie, czyli szukanie tego, jak możemy zrealizować jakiś projekt, wykonać jakieś zadanie najlepiej, najłatwiej, najszybciej, najprzyjemniej w ramach warunków, które mamy. I wydaje mi się, że nie ma w tym nic takiego, co kazałoby nam zawsze być idealnymi albo być takimi od linijki, takimi super zorganizowanymi. To jakby ta definicja nie zakłada, że zawsze będziemy super idealni, zorganizowani, tylko że po prostu będziemy się starali w ramach tego, co aktualnie możemy zrobić, to najlepiej jak potrafimy znaleźć najkrótszą, najprostszą drogę, taką, która da najlepsze efekty i tak dalej, ale to nie oznacza, że wszystko zrobimy idealnie i będziemy perfekcyjni, bo nie zawsze to się da i wręcz wydaje mi się, że takie poczucie, że tak trzeba być takim idealnym, wielu osób odstrasza od tego, żeby w ogóle próbować tych lepszych sposobów szukać, czyli żeby odstrasza ludzi od lepszego planowania, odstrasza ludzi od jakichś narzędzi, które mogą w tym pomóc, a tak naprawdę to są rzeczy, które możemy dostosować do swojej możliwości w danej chwili i ja bardzo zachęcam do tego, żeby się nie bać i jakby nie uważać, że każdy musi być idealny, perfekcyjny w każdym momencie, zdecydowanie. Toż trochę tak jest, że my lubimy mieć podejście mocno zero-jedynkowe i z jednej strony mamy ludzi, którzy sięgają po tego typu narzędzia, może z nie najzdrowszych pobudek, tak? Typu chcą być najbardziej produktywni, wydajni, robić jak najwięcej, realizować cele jak najszybciej. I po drugiej stronie barykady mamy osoby, które absolutnie odrzucają wszelkiego rodzaju pomocy, nie chcą się organizować, bo uważają, że właśnie to jest zbyt intensywne i to prowadzi właśnie do jakiegoś takiego wypalenia i że to jest sztuczne. A mam wrażenie, że jak... Kurczę, wiesz, we wszystkim to chodzi o ten złoty środek, tak? Że to nie mamy teraz negować wszystkiego, ani znowu się zajeżdżać w pracy, tylko te narzędzia mają sprawić, że mamy czas i na przyjemności, i na pracę. Dokładnie. Bo jakby w zarządzaniu czasem i też w organizacji to chyba nie jest tak, że chodzi tylko o lepsze pracowanie. To ma też przełożenie na nasze życie prywatne i komfort życia. No pewnie. Oczywiście, no jakby, wiesz co, praca jest takim obszarem, z którym to się najczęściej kojarzy, bo jakby jest wykorzystywane, to są te metody przez biznes, bo biznes, wiesz, się kojarzy z zarabianiem i jakby w szerokim kontekście jakby biznes się stara być optymalny, no bo to jakby czas równa się pieniądze, zysk, mniejsze koszty, mniejsze straty i tak dalej. Ten taki, ja jestem, wiesz, magistrem zarządzania, więc ja bardzo dużo nasiąkłem tymi właśnie rzeczami związanymi z kontrolą jakości, liniami produkcyjnymi i tak dalej. Miałem takie różne dziwne przedmioty na studiach, ale wydaje mi się, że to jest tylko taka jedna strona bycia zorganizowanym, tak? Jakby zdecydowanie to dotyczy tak naprawdę każdego obszaru naszego życia. Ja wspomniałem teraz o tym remoncie i zupełnie nie widzę przeszkód, żeby te wszystkie narzędzia, o których ja mówię, wykorzystywać do tego, żeby lepiej taki remont przeprowadzić, czy lepiej zorganizować, nie wiem, swoje, nie wiem, wesele, czy po prostu codzienne życie z dwójką dzieci, na przykład, które chodzą do szkoły i trzeba się jakoś tam zorganizować, coś zaplanować i mieć jakiś taki większy, rygor czasowy, ale który jakby będzie wspierał i sprawia, że wszystko będzie łatwiejsze i przyjemniejsze i tego stresu będzie mniej, a nie, że ten rygor czasowy będzie sprawiał nam dodatkowy stres, bo my nie lubimy rygoru. Więc jakby zdecydowanie, tak jak powiedziałem, to chodzi o to, żeby jakby sobie pomagać i ułatwiać i szukać jakichś łatwiejszych, prostszych, dających lepsze efekty sposobów, a nie
no, gdzieś tam narzucać na siebie bat, którego tak naprawdę nie potrzebujemy. Też biorąc pod uwagę ostatnie półtora roku, będzie prawie dwa lata, mam oczywiście na myśli wszelkiego rodzaju lockdowny związane z pandemią, mam wrażenie, że ziścił się pewien scenariusz, który wiele osób idealizowało wcześniej, czyli praca z domu, praca z innego miejsca, większa taka dowolność w pracy. I oczywiście nie chodzi o to, że to przyszło do nas niczym jakieś, nie wiem, coś pozytywnego. Raczej byliśmy ofiarami tej sytuacji. Natomiast my często sobie idealizujemy taki model pracy na własną rękę, czy z domu, czy pracy zdalnej. A sądzę, że jako społeczeństwo globalne nie byliśmy do końca też gotowi na to, żeby wszystkie swoje obowiązki zawodowe przenieść do domu. Czy ty jakby obserwowałeś, czy miałeś właśnie jakieś takie przemyślenia odnośnie tego, jak my generalizując poradziliśmy sobie z tą pracą w domu i jakie były nasze największe wyzwania, czy też na przykład rozczarowania? Mnie ten temat bardzo interesuje, wiadomo, z oczywistych powodów i ja jakby z jednej strony wydaje mi się, że jest trochę jeszcze wcześnie, żeby to oceniać tak, wiesz, długofalowo, no bo to jest mimo wszystko jednak nowe tak. W takim dłuższym okresie, ale jeśli obserwuję jakieś, powiedzmy, badania czy ogólny nastrój, który to wywołało, to z punktu widzenia efektywności jakiejś takiej organizacji, to te jakby zmiany mam wrażenie, że dały co najmniej takie same efekty, jak te efekty, które były wcześniej, albo nawet lepsze. Że jest bardzo mało firm, które jakby straciły produktywnie, że tak powiem, czy widziały obniżoną jakość pracy w związku z pracą zdalną. To raczej nie wprowadziło jakichś istotnych minusów. Natomiast oczywiście, jeśli patrząc na to bardziej z perspektywy indywidualnej, pojedynczych osób, to są osoby, którym to nie pasuje, które nie mogą się gdzieś tam dobrze w tym odnaleźć. Natomiast też zauważam, że większość tych powodów wynika albo po prostu z kwestii takich bardziej społecznych, że brakuje towarzystwa, brakuje rozmów, brakuje tej socjalizacji, tego takiego jakby rodziny drugiej, którą była ta praca często. Albo wynika to z tego, że te osoby po prostu nie mają dobrych warunków do tego, żeby pracować w domu. Że mają, wiesz, dwójkę dzieci, małe mieszkanie i pracują, ich biurkiem jest deska do prasowania. No to wtedy faktycznie nie czują się w tym komfortowo. Natomiast jeśli ktoś ma dobre warunki i na przykład ma jakąś tam formę tej socjalizacji zapewnioną w tej postaci, że raz na jakiś czas się jednak spotykają, albo jest dobrze poprowadzona ta komunikacja zdalna, że te kontakty z ludźmi tak bardzo nie ucierpiały, albo po prostu ktoś tego nie potrzebuje aż tak bardzo, no to te osoby mega to doceniają i wydaje mi się, że tak globalnie, tak uśredniając jednak dało to więcej pozytywów i ta organizacja nie była tutaj problemem. I nawet wręcz z takiego, wiesz, punktu widzenia oszczędności czasu, te wszystkie rzeczy potrzebne na dojazd, na przygotowanie się do pracy, wiesz, przygotowanie posiłku wcześniej, ubranie się dosłownie, wiesz, w coś, co, w czym można wyjść na zewnątrz, to wszystko, co w ten sposób jest zaoszczędzone, daje ludziom większą taką swobodę do tego, żeby ten czas zagospodarować na inne rzeczy, ten czas, którego brakowało do tej pory ludziom. Jeśli ktoś teraz nie musi 2 godziny dziennie dojeżdżać do pracy, to nagle ma godzinę dziennie z tego na przykład na czytanie książek, czego nie miał wcześniej i sprawia to, że te osoby w tej pracy też lepiej się odnajdują, no bo na przykład właśnie mają więcej odpoczynku, spokojniejszą głowę, mniej się męczą, są bardziej wyluzowane i daje to generalnie pozytywne efekty, więc na pewno nie można powiedzieć, że z punktu widzenia, nie wiem, gospodarki, czy jakichś takich globalnych badań, statystyk, czy po prostu liczb, że tak powiem, no te na rynku pracy, czy w firmach te zmiany aktualne wprowadziły jakieś negatywne skutki. To miło, że to mówisz, bo zadałam to pytanie mocno tendencyjnie, tak jakbym oczekiwała, że powiesz, że w ogóle nam się to nie sprawdziło, ale rzeczywiście... Nie poczułem tak, wiesz, szczerze mówiąc. Tak? To dobrze, bo jakby też słuchając ciebie doszłam do wniosku, że dostając różnego rodzaju
otrzymując różnego rodzaju komunikaty od ludzi z mojego otoczenia, którzy zostali w domu zamiast jeździć do biura, to jednak to, jak cenny jest ten wspomniany przez Ciebie czas, jest tak naprawdę tym kluczowym tutaj argumentem, że nagle okazuje się, że dzień jest całkiem długi i można robić w ciągu niego różne ciekawe rzeczy i też spędzać czas z bliskimi i zadbać o dom, a nie być w ciągłej gonitwie, co myślę, że jest największą wygraną właśnie osób, które nie musiały dojeżdżać do biura. Ale czy w takiej pracy zdalnej, czy też pracy dla siebie, choć to jest też bardzo ogólne określenie, dostrzegasz największe trudności, z jakimi się zmagamy właśnie w kontekście organizacji? Myślę, że wiesz co, że tutaj wracamy znowu do kwestii tego, że każdy z nas jest inny. I jednym z takich prób podziału ludzi jest to, skąd czerpią motywację, czyli co ich napędza do tego, żeby działać, żeby robić, żeby właśnie być zorganizowanym albo żeby doprowadzać sprawy do końca. To jest na pewno jakby źródło tej motywacji. Niektórzy ludzie mają po prostu te źródła mają wewnętrznie, że po prostu sami siebie są w stanie zmotywować, a niektórzy mają te źródła po prostu zewnętrznie, że potrzebują jakiejś większej formy nadzoru i większej formy kontroli. Więc za każdym razem, kiedy mówimy o osobie, która lepiej po prostu działa efektywniej, skutecznie i lepiej się jakby zabiera do rzeczy, które ma wykonać, jeśli czuje jakiś bat nad sobą, jakiś nadzór, albo kiedy po prostu ktoś jej po prostu rozpisze, co ona ma zrobić, no to za każdym razem wtedy te jakby do tej pory stosowane formy pracy takie stacjonarne były powiedzmy bardziej skuteczne, bo tam jednak ten nadzór był taki powiedzmy na miejscu. Z drugiej strony te osoby, które wolą same sobie organizować pracę, lepiej się czują, kiedy to one sobie ułożą dzień, dopasują to do swojego jakiegoś innego tam trybu życia, który mają, to się sprawdza lepiej. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia zrozumienia tego, z jakim pracownikiem na przykład mamy do czynienia, albo jakim stylem pracy danej osoby mamy do czynienia i ten jakby formę nadzoru, czy takiej większej, czy jakby ograniczenie tej autonomii wybierania zadań w takim sensie pozytywnym, że ta osoba tego potrzebuje, to jest kwestia taka po prostu zauważenia tego problemu przez jakichś przełożonych, przez szefów, przez jakichś szefów zespołów i po prostu dopasowania tych zadań tak, żeby ta osoba nawet zdalnie miała jakąś konkretną listę rzeczy do zrobienia, rozpisaną ze szczegółami, żeby ona się nie musiała zastanawiać. Wtedy moim zdaniem nie przeszkadza to, że ta osoba jest gdzieś tam zdalnie. Problem polega na tym, moim zdaniem, kiedy dajemy autonomię osobie, która nie lubi tej autonomii, która jej nie chce i która źle funkcjonuje, kiedy ma za dużą autonomię. I to nie jakby, nie chcę powiedzieć, że takie osoby są złe w jakiś sposób, albo że to jest coś złego i tak dalej. Po prostu jesteśmy różni, jesteśmy inni. Niektórzy świetnie się nadają do tego, żeby być, wiesz, freelancerem, bo jakby dusi je zewnętrzna forma kontroli, jak na przykład ja sobie nie wyobrażam, żebym miał szefa, bo mnie by to demotywowało, bym był najgorszym pracownikiem świata, a są osoby, które potrzebują tego, że ktoś im powie, co mają zrobić, bo one się nie chcą nad tym zastanawiać i chcą mieć konkretną listę zadań. Jak dostaną tę konkretną listę zadań, to są super skupione, super to ogarną, wiedzą, co mają zrobić, nie zastanawiają się teraz, jak zorganizować swój czas, tylko po prostu cisną i robią i potrafią być świetnym pracownikiem albo świetnym specjalistą i tak dalej. Więc to wszystko po prostu zależy od tego, jak my zrozumiemy tę osobę, którą my jesteśmy, albo tą, którą my zarządzamy na przykład, i jak jesteśmy w stanie zorganizować pracę, żeby ona dawała najlepsze efekty. Więc to, tak jak powiedziałem cały czas, skupiają się tutaj te dwie rzeczy. Po pierwsze, że każdy z nas jest inny, a po drugie, że w tej organizacji chodzi o to, żeby znajdować te optymalne sposoby w określonej sytuacji i dla określonej osoby. Więc tutaj myślę, że czy to jest stacjonarnie, czy zdalnie, nie ma aż takiego większego znaczenia. To też jest ciekawe, bo coraz więcej osób marzy o tym, żeby być swoim własnym szefem, otwierać własne firmy. Jest taka wizja właśnie przedsiębiorcy, który decyduje o sobie, a nie zdajemy sobie sprawy, że część z nas po prostu się do tego nie nadaje. I nie dlatego, że jesteśmy gorsi, tylko dlatego, że taki styl pracy absolutnie nam nie odpowiada i nas stresuje i lubimy wykonywać te polecenia. I tak przypomina mi się na przykład historia z moją księgową, która jest pasjonatką księgowości. I ona się przebranżowiła ileś tam lat temu, bo odkryła, jak ekscytuje ją ta branża i mówię o tym z takim uśmiechem, bo jest to dla mnie coś absolutnie abstrakcyjnego, ale uważam, że to jest wspaniałe i fantastyczne, że jakby każdy rodzaj zadania odnajdzie osobę, a raczej osoba odnajdzie
to zadanie, czy tę formę pracy, która jest dla niego, sprawia mu frajdę, jest dla niego odpowiednia i to może być coś, co dla nas jest absolutnie nieoczywiste. I choćbyśmy chcieli widzieć siebie jako prezesa wielkiej firmy, który zarządza 100-osobowym zespołem, może tak naprawdę wykonując czyjeś polecenia, ale w zakresie, który jest dla nas interesujący, będziemy najbardziej spełnieni, więc to samopoznanie, o którym mówisz, wydaje się być kluczowe nie tylko w zarządzaniu sobą, ale też na wielu innych płaszczyznach życia. Ale pojawia się oczywiście pytanie, skąd my mamy wiedzieć, jacy my jesteśmy? Tak powiedziałeś, zależy od tego, co nas motywuje, czy mamy motywację wewnętrzną, czy zewnętrzną. Jak możemy się przekonać, jakim jesteśmy typem i jak możemy określić ten swój styl pracy? I dopiero potem, rozumiem, sięgnąć po narzędzia. Tak, wiesz co, no jakby zależy, można do tego podejść znowu na różne sposoby. Na pewno najprostszym sposobem i takim, którego nie da się nie wdrożyć, bo jest najtańszy, najprostszy i najszybszy, jest taki, żeby po prostu eksperymentować i zacząć się w ogóle nad tym zastanawiać. I teraz oczywiście może to brzmieć banalnie to, o czym mówię, ale moje doświadczenie pokazuje, że to nie jest takie oczywiste. W tym sensie, że wiele osób się nad tym nie zastanawia, kiedy najlepiej pracuje, co jest dla nich najlepsze, jaki mają styl, co sprawia, że są efektywne, a co sprawia, że nie są efektywne. Na przykład, ty, jak teraz umawialiśmy się jakiś czas temu na rozmowę tą tutaj, którą teraz prowadzimy, to była wyraźna sugestia, żeby się umówić na tę rozmowę rano, bo jesteś później mniej efektywna, jakby wolisz przeprowadzić tego typu rozmowy rano. Ja na przykład też, więc mi to bardzo pasowało, bo ja mam zupełnie tak samo. Ale właśnie to wymaga moim zdaniem dużej świadomości, której większość osób nie ma. Większość osób po prostu ma jakiś tam plan na dzień i go nawala po prostu po kolei, jak leci, ile się da, bo jakby nie da się tego zorganizować inaczej. Oczywiście osobną kwestią jest taką, że my jako osoby powiedzmy bardziej niezależne zawodowo możemy sobie ten dzień poukładać jak chcemy, ale z drugiej strony nawet na etacie wydaje mi się, że da się dopasować zadania do na przykład pory dnia. I jakby są badania, jest to naukowo udowodnione, że każdy z nas przechodzi w ciągu dnia przez różne fazy, cykle, gdzie ma mniej energii, kiedy ma więcej energii. W określonej porze dnia lepiej sprawdzają się jedne zadania, w określonej porze dnia inne. Na przykład większość osób rano właśnie lepiej rozwiązuje testy logiczne, matematyczne, po południu jesteśmy bardziej kreatywni na przykład, tak? I to jest udowodnione naukowo, nie ma co się z tym generalnie kłócić, ale wiele osób się nad tym nie zastanawia, tak? Nie, jakby powiedziałoby na twoim miejscu, nagrajmy ten podcast obojętnie o której, mi to nie robi i dostosuję się, prawda? A tak naprawdę miałoby to duże znaczenie na przykład na to, jak ci się rozmawia, jakie zadasz pytania, czy ogólnie jaka będzie jakość tej rozmowy, czyli tak naprawdę jakie będą efekty. Więc zastanawiając się nad tym, jak coś nam wyszło, dlaczego nam wyszło, dlaczego nam nie wyszło, co moglibyśmy zrobić inaczej następnym razem, dlaczego się źle czuliśmy z jakimś tematem, dlaczego dzisiaj beznadziejnie nam poszła robota, zamiast po prostu się denerwować na siebie, wyciągając takie wnioski, no to już samym tym możemy osiągnąć bardzo dużo i bardzo wiele się na swój temat nauczyć. Były też różne, w swojej książce opisuję bardzo różne eksperymenty, które polegały na prowadzeniu dziennika na przykład, notowaniu tego i za każdym razem, kiedy właśnie naukowcy sprawdzili, jaki wpływ ma jakaś taka autorefleksja, dostosowanie na efekty, które osiągamy, to za każdym razem ta autorefleksja, czy zastanawianie się po prostu nad tym, jak robimy, co robimy, dlaczego robimy, pomagało te efekty po prostu poprawiać już samo przejście. Więc jakby to jest taki pierwszy moim zdaniem krok, ale oczywiście później, jeśli mamy poczucie, że to, co teraz mówię, jest zbyt oczywiste, zbyt banalne i jeśli ktoś tego słucha i ma poczucie, że już od dawna się nad tym zastanawia i to są jakby rzeczy zbyt proste, to na pewno są różne testy, które możemy też przejść, tak? Jak właśnie test 16 osobowości, test talentów Gallupa, kwestionariusz Rotera i bardzo wiele innych narzędzi, które ja też w książce opisuję, które możemy sobie po prostu zrobić, wypełnić kwestionariusz. Większość z nich jest darmowa, większość z nich jest dostępna online, więc możemy to po prostu potraktować jako takie lepsze poznawanie samego siebie. Wiem, to brzmi coachingowo albo Paulo Coelho, ale to tak naprawdę chodzi o to, żeby faktycznie lepiej nam się żyło, lepiej nam się pracowało, lepiej, wygodniej, żebyśmy osiągali lepsze efekty w tym, co robimy, łatwiej, przyjemniej. Więc moim zdaniem warto to robić, warto się nad tym zastanawiać i takie rzeczy mogą tak naprawdę trochę zrewolucjonizować to, co do tej pory robiliśmy. Naprawdę może się okazać, że jeśli coś do tej pory robiliśmy wieczorem i zrobimy to rano, albo wstaniemy godzinę wcześniej, albo godzinę później, to nagle to jest zupełnie inna kwestia. Ja na przykład miałem tak, że nie mogłem się zabrać za ćwiczenia fizyczne, nie mogłem się zabrać do tego, żeby chodzić na siłownię, a czułem, że mój organizm tego potrzebuje.
I po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, spróbuję to robić mega turbo rano, wstawać o 5 rano, iść na siłownię. I to pokochałem. I to zmieniło moje życie. I jak był lockdown i były zamknięte siłownie, to po prostu cierpiałem, że nie mogę wstać o 5 rano i iść na tę siłownię, bo czegoś mi po prostu brakowało w ciągu dnia. I ja tak mam, tak? Ja to zauważyłem, ja to znalazłem. Ja na siłowni o 20 się czułem fatalnie. Były tam tłumy, nie chciało mi się, że byłem po całym dniu zmęczony i nie mogłem się do tego zabrać, tak? I nagle okazało się, że problem nie jest siłownia, problem nie jestem ja w tym sensie, że ja jestem leniwy i nie mogę się na tę siłownię wybrać, tylko po prostu pora na przykład, w której to robię i ten drobny eksperyment, że tak powiem, odwrócenie tej pory sprawił, że ja teraz po prostu czuję się zdrowy fizycznie, w jakiejś tam dobrej formie, mam taki czas dla siebie rano, zanim w ogóle cały dzień się zacznie, startuję w dzień z poczuciem, że już tego, że już coś fajnego zrobiłem i tak dalej. Widzę tutaj bardzo dużo korzyści tylko dlatego, że spróbowałem znaleźć coś, co bardziej będzie pasowało do mnie, do mojego stylu, czy do tego, co mi będzie odpowiadało. Wyobrażam sobie, że ktoś na moim miejscu powie, że wstawanie o 5 i pójść na siłownię jest beznadziejne, bo pod tą sztangą tam zasnął, tak? Więc jakby to wszystko zależy od tego, kim jesteśmy, jakie mamy preferencje i tak dalej, ale właśnie trzeba szukać, trzeba sprawdzać, eksperymentować i to samo dotyczy pracy, to samo dotyczy pewnie diety, to samo dotyczy nie wiem, relacji międzyludzkich i tak dalej, każdego obszaru, który moglibyśmy tutaj pewnie wymienić jako przykład. Ja myślę, że nie musisz się obawiać, że pewna terminologia w cudzysłowie coachingowa może być uznana za pretensjonalną, dlatego że ja na przykład uwielbiam quizy i podchodzę do tego z przymrużeniem oka jak do jakiejś zabawy. Jakby nie trzeba też niesamowicie wielkiej presji kłaść na to, że teraz te testy pokażą nam, kim jesteśmy i znajdziemy złote rozwiązanie i teraz będziemy królowymi królami produktywności, tylko sprawdzić, czy rzeczywiście ta wiedza nam podpowie jakieś rozwiązanie. I no, ja osobiście jestem wielką fanką i tak samo mogę się pod tym podpisać, że wszelkiego rodzaju testy, o których mówisz w książce, ja też byłam bardzo, bardzo uradowana, że właśnie wspomniałeś i o tych osobowościach, i o teście Gallupa, bo to są narzędzia, które mi bardzo pomogły i one też dają nam, mam wrażenie, takie przyzwolenie na to, żeby nie być takimi, jakimi nam się wydaje, że powinniśmy być. Jakkolwiek to by górnolotnie nie zabrzmiało, ale na przykład ja zauważyłam u siebie w życiu, że bardzo zawsze chciałam być skrupulatna, akuratna, jakby dotrzymywać słowa, a często było tak, że ja w ostatniej chwili na przykład zmieniałam zdanie albo w trakcie projektu zmieniałam zdanie i nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie potrafię do końca doprowadzić na przykład do jakiegoś spotkania, tylko czuję, że to jest po prostu zły pomysł. I dzięki wspomnianym wcześniej testom zrozumiałam, że właśnie to czucie u mnie jest na tyle istotne, że ja nie jestem osobą, która będzie konsekwentnie realizowała plan, choć tak robiłam przez całe życie, nauczona pewnymi zasadami systemu szkolnictwa, którego wszyscy jesteśmy ofiarami. I wydawało mi się, że jeżeli ja czegoś nie dokończę tak, jak zaplanowałam, to będzie porażka. I poznając siebie i te przeróżne cechy, które w sobie odnalazłam, zrozumiałam, że ja po prostu nie jestem w stanie funkcjonować w taki schematyczny sposób i muszę działać bardziej właśnie chaotycznie, kreatywnie. Odkryłam, że mam w sobie na przykład duży pierwiastek lenia, a całe życie mi się dawało, że przecież lenistwo jest złe i będę robić. A teraz stwierdziłam, że czasem mi się nie chce i to jest okej. I też właśnie w pracy kreatywnej zakładam, że słuchają nas też osoby, które gdzieś w takiej przestrzeni operują. To też wymaga dania sobie większego luzu i przeznaczenia czasu na przykład na w cudzysłowie na nic nie robienie, czy na robienie rzeczy zupełnie nie wpisanych w listę zadań. I nie wiem, czy masz coś do dodania na ten temat, ale chciałam przejść, bo tak pięknie mi się to połączyło z tym, że też mówisz o tym w swojej książce, jak ważne jest organizowanie, czy też planowanie czasu na odpoczywanie i na rekreację. To jest piękne, to jest niezbędne, tego potrzebujemy więcej, mam wrażenie. Tak. Zdecydowanie potrzebujemy więcej. I ja też, wiesz co, no boleśnie się tego po prostu nauczyłem, że niektóre osoby, może tak jak my, bo z tego, co powiedziałaś przed chwilą, rozumiem, że też tak miałaś, że czułaś w pewnym momencie, że trzeba cisnąć, robić i że lenistwo jest złe. Ja też tak miałem. Ja bardzo źle siebie traktowałem, byłem dla siebie bardzo surowy i miałem też takie poczucie, że jak nie pracuję, to się obijam i że to jest bardzo złe. I to się właśnie gdzieś tam odbiło na później, na moim, że tak powiem,
na prostu samopoczuciu, tak bym to nazwał, nie? Że czułem się źle i generalnie nauczyłem się, że właśnie to, że się lepiej wyśpię, że pójdę na siłownię, że sobie zrobię jakieś większe wolne, no po prostu później pomaga mi robić te rzeczy, które robię lepiej, efektywniej i to jest tak, że czasami jakby lepsze efekty osiągniemy, kiedy przestaniemy robić i zaczniemy jutro, niż będziemy na siłę teraz siedzieli 12 godzin, bo te 12 godzin tak naprawdę do niczego nas bardziej nie zaprowadzi. Tak jak powiedziałem, jak już dałem przykład tego remontu i tego, że miałem bardzo zły tydzień, no to po prostu wczoraj z żoną stwierdziliśmy, robimy sobie wolne, po prostu jest środek tygodnia, ale po prostu skończyliśmy we wtorek taką większą kampanię, skończyliśmy jakiś tam ważniejszy etap w pracy, stwierdziliśmy, że tą środę sobie robimy wolne, poszliśmy sobie po prostu na Stare Miasto w Gdańsku, czytaliśmy sobie książkę, piliśmy sobie kawę, po prostu robiliśmy nic, zjedliśmy coś dobrego i tyle. I to jest też okej. Dzisiaj czuję się od razu naładowana. Gdybym wczoraj po tym całym ciężkim okresie, który miałem, jeszcze próbował nawalać, to pewnie dzisiaj bym się czuł z każdym dniem coraz gorzej. Dlatego potrafię teraz pójść w środku dnia na siłownię, bo tak na przykład akurat nie miałem czasu rano i sobie mogę zrobić to w ten sposób, więc jakby potrafię skończyć pracę wcześniej, potrafię zrobić sobie dłuższe wolne, potrafię nie myśleć o pracy, co później się przekłada na lepsze efekty, które mam dalej, więc to zdecydowanie w organizacji, w produktywności, w planowaniu nie chodzi o to, żeby cały czas cisnąć i cisnąć jak najwięcej, tylko chodzi o to, żeby właśnie tak znaleźć takie sposoby, które pozwolą nam właśnie robić to lżej, znaleźć więcej czasu na inne rzeczy, na odpoczynek, na ładowanie baterii, takie wyrozumiałość względem siebie samego jest tutaj moim zdaniem podstawą tego, żeby ta organizacja nam lepiej szła, a nie gorzej, tak? Więc jakby to jest tak samo, myślę, że jakbyśmy powiedzieli sobie, że mamy dziecko, jak powiedziałeś fajnie o systemie edukacji, no to też załóżmy, że mamy dziecko, które będzie miało surowego nauczyciela, który go tam piłuje, ciśnie, daje kary, to dziecko jest zestresowane, nie chce chodzić do szkoły, no to jakby narzucenie tego typu organizacji, takiej, jak to się mówi, kinderstuby i takiej, wiesz, surowej dyscypliny, będzie sprawiało, że to dziecko będzie osiągało lepsze efekty, jeśli będzie wyrozumiały nauczyciel, będzie rozumiał dziecko, będzie umiał dopasować jego obowiązki do aktualnego obciążenia czy samopoczucia tego dziecka, no to będzie po prostu dawało lepsze efekty niż taka super dyscyplina. Więc jakby nie rozumiejmy tego bycia zorganizowanym czy tej dyscypliny jako coś takiego, powiedzmy, nie obrażając nikogo, niemieckiej takiej, wiesz, szkoły surowej, twardej, tylko warto to rozumieć jako po prostu szukanie takich optymalnych, dopasowanych do nas sposobów. Mi się bardzo podobało w szkole, w której teraz moje dziecko zaczęło chodzić. Nauczyciele powiedzieli, że teraz, kiedy skończyła się w zeszłym roku szkolnym ta nauka zdalna, kiedy dzieci wróciły z powrotem do szkoły, to nauczyciele wszyscy zgodnie zgodzili się na to, że nie będą robili tym dzieciom klasówek, nie będzie odpytywania, nie będzie jakichś takich niezapowiedzianych sprawdzianów, że będą traktowali te dzieci mega lekko i mega taryfą ulgową, no bo wiedzieli, że te dzieci miały ciężki okres, że to było też dla nich trudne, że są zestresowane tą sytuacją związaną z COVID-em, nauką zdalną, więc jakby zauważyli, że ta dyscyplina teraz czy organizacja jakby takiego życia w szkole bardziej wyluzowana będzie działała na korzyść. To mi się bardzo spodobało, że w szkole jednak potrafią nawet takie rzeczy zauważyć i my siebie też, myślę, powinniśmy tak traktować, kiedy widzimy, że mamy jakiś gorszy moment, coś tam gorzej idzie albo mamy przeładowanie jakimiś tematami, powinniśmy od siebie wymagać mniej i to jest też okej, tak? Nie chodzi w organizacji o to, żeby wymagać od siebie zawsze 100% tego, co w najlepszej wersji, bo nie zawsze ta najlepsza wersja jest do dyspozycji, że tak powiem. Ale też odnoszę wrażenie, że czasami wymagamy od siebie coraz więcej, bo nie czujemy, że zrobiliśmy wystarczająco danego dnia i czasami jest to związane z tym, że my po prostu sobie ten dzień w jakiś nieprzemyślany sposób układamy i że nam się wydaje, że nie zrobiliśmy wartościowych rzeczy, bo na przykład, ja tak sobie to wyobrażam, że na przykład moja lista zadań mogła być na tyle źle ułożona, że ja mam po całym dniu takie poczucie, że nic to nie wniosło do mojego życia. I zastanawiam się właśnie, na ile zrobienie takiej listy zadań, która jest teraz bardzo takim wyświechtanym terminem, jakby wszyscy po prostu robią listy zadań, odhaczają i to jest super, bo wiadomo, czujemy się spełnieni, jest ta gratyfikacja, kiedy odhaczamy dany podpunkt. I ja też się śmiałam ostatnio, nie wiem, czy to było w twojej książce, że
Możliwe, ale nie jestem pewna. W każdym razie ostatnio to słyszałam, że kto z nas zrobił jakąś czynność, wykonał jakąś czynność, po czym ją wpisał po fakcie na listę zadań tylko po to, żeby móc ją odhaczyć. Więc ja jestem z tych osób generalnie. I mam wrażenie, że czasami, mimo że mamy tę listę zrobioną, robimy sporo rzeczy, to nadal chcemy robić więcej, bo nie daje nam to poczucia spełnienia. Więc powiedz mi, na ile możemy nauczyć się tworzyć listę zadań, tak, żeby ona rzeczywiście dała nam poczucie, że jesteśmy produktywni i możemy spokojnie odpocząć po pracy. Wiesz co, no myślę, że jest generalna zasada, której ja też się musiałem nauczyć, że i to jest prawda, i to mnie też dotyczyło, że ogólnie my jako ludzie przeceniamy, ile jesteśmy w stanie zrobić w ciągu jednego dnia, a nie doceniamy, ile jesteśmy w stanie zrobić w ciągu roku. I wydaje mi się, że to właśnie tak działa, że to jest tak, że czasami nie da się po prostu zrobić nic takiego znaczącego, z którego my bylibyśmy zadowoleni w ciągu jednego dnia, bo po prostu ten jeden dzień to jest za mało, żeby to oceniać. Więc ja lubię patrzeć na to, co ja robię bardziej długofalowo i staram się siebie samego uczyć, cieszyć z takich jednoprocentowych, powiedzmy, usprawnień, że coś zrobiłem, że coś popchnąłem do przodu, że nawet mała rzecz jest lepsza niż po prostu nic. Więc jakby czasami jest po prostu ciężko czuć ten progres, szczególnie kiedy mówimy o jakichś zadaniach takich, wiesz, trudnych, długofalowych, które są no jakby też trudno mierzalne na przykład, tak? Czyli na przykład załóżmy, że jesteśmy tym przedsiębiorcą, to czasami ciężko mieć poczucie, że rozwinęliśmy dzisiaj firmę, prawda? Albo że nasza firma jest lepsza niż wczoraj, no bo tego nie da się zauważyć, więc ja myślę, że to problem często nie jest po stronie tej listy zadań, bo strona listy zadań to już jest takie narzędzie bardzo taktyczne, tylko wydaje mi się, że po stronie takiego strategicznego planowania, myślenia o tym, co my chcemy w ogóle osiągnąć, w którą stronę my chcemy pójść i jaki efekt będzie nas zadowalał tak długofalowo. Więc tak naprawdę bardziej chodzi moim zdaniem o to, żeby sobie stawiać jakieś długofalowe cele, co na przykład chcę zrobić w ciągu roku i później po roku to oceniać, czy zdawało ten kierunek, w którym to jakby realizowaliśmy, dawał nam efekty, czy nie. Albo na przykład jest, jeśli rok brzmi tak jako zbyt długi okres, to jestem dużym fanem też planowania 12-tygodniowego, które w skrócie polega na tym, żeby traktować tydzień jako jeden miesiąc, czyli zrobić takie 4 dłuższe sprinty w ciągu roku, traktować tak naprawdę, planować kwartały, bo nie zagłębiając się w szczegóły, kwartał jest takim optymalnym przedziałem, który pozwala zaplanować coś na tyle dużego, żeby było widać ten efekt, ale jest też na tyle krótki, żeby jednak dało się go zaplanować i mało nieprzewidzianych rzeczy może się pojawić po drodze, tak? No bo jednak na przykład zaplanujemy sobie rok, to dużo rzeczy może się wyskoczyć, które tak naprawdę ciężko nam przewidzieć i to nasze plany zburzą, tak? Jest taki super cytat jakiegoś chyba trenera Mike'a Tysona, czy samego Mike'a Tysona, który mówi, że każdy plan jest dobry, dopóki nie dostaniesz pięścią w twarz. Że możesz sobie planować, zakładać jakieś cele, ale życie daje ci wiele razy z liścia w ciągu roku, powiedzmy, że te plany mogą się zawalić, więc wydaje mi się, jakby w tym planowaniu kwartalnym chodzi o to, że w tym kwartale mało jest okazji na taką pięść twarz, można powiedzieć, że te 12 tygodni możemy zaplanować, co chcemy zrobić w tym tygodniu, co chcemy zrobić w tygodniu numer 2, tygodniu numer 3, numer 5, numer 6. I ja zauważam u siebie najlepsze efekty, kiedy zrobię taki plan 12-tygodniowy, zaplanuję efekt w każdym tygodniu i wtedy nie przyjmuję się na przykład, że we wtorek poszło mi źle, bo wiem, że mam jeszcze w środę, czwartek, piątek, żeby jakby efekt tygodnia jest dużo łatwiej osiągnąć niż efekt dnia, gdzie może nas boleć głowa, może nas boleć ząb, być wizyta u dentysty nagle, cokolwiek, prawda, życie, właśnie pięść w twarz, ale właśnie robienie tego w takich troszkę dłuższych sprintach, jak na przykład tydzień i układanie tych sprintów tygodniowych w jakiś taki kwarto, powiedzmy, jest takim okresem optymalnym, który ja u siebie zauważyłem, więc mi się wydaje, że to nie chodzi bardziej o taką listę to do, tak, dzienną, tylko bardziej o taką listę roczną, kwartalną, podzielenie tego na jakieś sensowne okresy, w których da się zauważyć te efekty. Po tygodniu da się zauważyć, czy napisaliśmy ileś tam artykułów, czy coś tam nagraliśmy, czy udało nam się popchnąć do przodu jakiś produkt, na którym pracujemy, cokolwiek, czymkolwiek byśmy się zajmowali. A czasami w ciągu dnia jest ciężko, bardzo ciężko, bardzo ciężko to poczuć. Więc ja tak w skrócie radziłbym do tego podejść w ten sposób.
Ale powiedziałeś, że zazwyczaj narzucamy sobie za dużo na jeden dzień. Nie jesteśmy w stanie po prostu wyważyć tego, czy to jest w zasięgu naszych możliwości na jeden dzień. A też dostrzegam takie zjawisko, na przykład u siebie, przyznam bez bicia, że ja realizuję moją listę zadań i jestem z niej bardzo dumna, ale kiedy przyjrzę się temu, co było na tej liście, to jest właśnie w cudzysłowie robienie dużo rzeczy, które są na przykład praniem, albo wysłaniem jednego maila, albo napisaniem jakiejś rzeczy, które tak naprawdę zajmują mi chwilkę. Lista zadań ma 20 podpunktów. Ja mam poczucie, że byłam taka pracowita, a realnie na przykład w stosunku do swoich celów nie posunęłam się do przodu o ten jeden dzień, tak? Tylko po prostu miałam dużo takich zapychaczy i czy to nie jest trochę takie właśnie przekleństwo organizacji, że właśnie my mamy to poczucie, że chcemy być produktywni, przez to wpisujemy nieznaczące taski i nie realizujemy długofalowo projektów? Tak, no to akurat moim zdaniem jest problem priorytetów. Tak, najskrócej mówiąc, ja też cały rozdział w książce temu poświęciłem, tak, bo wydaje mi się, że to jest właśnie duży problem, że no jakby jest ten klasyczny cytat Maciej Eisenhowera, nie wiem czy słuchacz, może dla mnie jest klasyczny, że po prostu rzeczy, które są pilne, nie zawsze są ważne, a te rzeczy, które są ważne, nie zawsze są pilne. I my z reguły właśnie te rzeczy, które są ważne, które pozwalają nam pchnąć do przodu, które dają nam ten wzrost szeroko rozumiany, w czymkolwiek byśmy chcieli, nie traktujemy jako pilne, że te rzeczy pilne typu oddać dywan do prania, bo coś się rozlało, albo samochód do naprawy, bo coś tam skrzypi, traktujemy priorytetowo zamiast tych rzeczy, które są, nie są takie pilne, jak na przykład rozwój naszej firmy, ale które są ważne, są znacznie ważniejsze. Więc są też różne, oczywiście przy układaniu listy zadań, też techniki, które możemy zastosować, które pozwalają według różnych kryteriów te nasze zadania klasyfikować i sobie samemu zdać sprawę z tego, że jak powinna wyglądać kolejność tych zadań, albo pokazać na przykład, które z tych zadań moglibyśmy outsourcować, których niekoniecznie my musimy zrobić, albo które z tych zadań tak naprawdę których w ogóle teraz nie musimy robić, bo to jednak może poczekać. Na przykład ta plama na tym dywanie może poczekać jeszcze tydzień i się nic nie stanie, bo tak naprawdę nie jest jakaś tam straszna, prawda? Nie musimy teraz rzucać wszystkiego i jechać ten dywan gdzieś tam zawozić. To są oczywiście jakieś proste przykłady, ale wydaje mi się, że już nawet takie proste zastanowienie się na ten taki prosty podział, czy są to rzeczy, które będą pchały moje cele do przodu, albo rozwijały mnie w tym obszarze, w którym chcę, a czy to są po prostu rzeczy pilne, które muszę zrobić, ale tak naprawdę do nikąd mnie nie zaprowadzą i dzielenie kolejności, zabieranie się do tych zadań według tego kryterium już samo potrafi dać efekty, ale są różne inne narzędzia, różne inne techniki, które dzielą te zadania według innych kryteriów. Moim zdaniem to zależy, czym się zajmujesz, czy jesteś na swoim, czy jesteś na etacie i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie to jest taki podstawowy błąd moim zdaniem, że jest w ogóle taka reguła, która się nazywa regułą satysfakcji. Wymyślił ją noblista Herbert Simon, który był właśnie dostał Nobla z ekonomii, który mówi o tym, że ludzie generalnie jako gatunek mają tendencję do wybierania rzeczy wystarczająco dobrych zamiast rzeczy optymalnych. Czyli na przykład jak sobie idzie Karolina do warzywniaka i sobie wybiera jabłko, no to nie przybiera każdego jabłka w skrzynce, tylko sobie wybiera jabłko, które jest wystarczająco dobre, prawda? Które nie jest jakieś tam zgnite, które jest okej. Okay. I to w takiej sytuacji ma sens, jest to logiczne, prawda? Bez sensu byłoby optymalizować, żeby wybrać najlepsze możliwe jabłko w danej sytuacji, szkoda czasu. Natomiast są inne obszary naszego życia, gdzie to ma jednak większe znaczenie. Kiedy na przykład chcemy rozwijać firmę, albo naszego bloga, albo po prostu lepiej pracować na etacie, żeby dostać podwyżkę, awans, cokolwiek, no to jednak ma znaczenie, czy wybierzemy zadanie, które jest ok, wystarczająco dobre, albo pierwsze z brzegu, czy optymalne, które powinniśmy zrobić najpierw, zanim zrobimy inne. Więc my często właśnie jakby ulegamy tej regule satysfakcji w tych naszych listach zadań i robimy, ok, no to mam 20 rzeczy, lecę od góry, robię, nie zastanawiamy się, które da nam najlepsze efekty, nie zastanawiamy się, czy w ogóle warto robić tego zadanie, nie zastanawiamy się, czy można je outsourcować, czy można je zrobić później i tak dalej. I to sprawia, że na te ważne rzeczy później nam nie zostaje czasu właśnie przez to wybieranie tych zadań wystarczająco dobrych w danym momencie, a nie tych optymalnych. Więc już tak pod kątem w pewnym sensie nawet teorii i tak dalej, można do tego podejść, żeby te priorytety ustalić, ale już nawet taka zdrowa logika
czy taki zdrowy rozsądek, że nie wszystkie rzeczy mają taką samą wagę, pozwala te zadania na tej liście lepiej ułożyć pod kątem kolejności po prostu ich robienia. Ale słuchając Cię, dochodzę do wniosku, że takie zachowanie, czyli ta właśnie podążanie za satysfakcją, co niekoniecznie jest finalnie wydajne i przynosi zamierzone efekty, jest trochę formą prokrastynacji. I to jest bardzo ciekawe, możliwe, że się mylę, ale wydaje mi się to być bardzo interesujące, bo zawsze mówiłam właśnie o sobie, że jestem osobą, która nigdy nie prokrastynuje, a wbrew pozorom właśnie zapełniając dzień różnymi nieistotnymi rzeczami, ale czując, że działam, prokrastynowałam to, co było tak naprawdę najbardziej istotne i odkładałam te rzeczy, nie mówię, że zawsze, ale jest to taka właśnie moim zdaniem ciekawa, ukryta prokrastynacja, która nie wygląda jak leżenie na kanapie i nic nie robienie, tylko właśnie zajmowanie się rzeczami, które nas odciągają od tych najistotniejszych, ale czy nie jest tak, że właśnie prokrastynacja jest... To jest takie gorące słowo, mam wrażenie, ostatnich lat. To nie jest jedna z największych takich trudności naszych w życiu codziennym. Jakby z czego to wynika, że my... I czym ona w ogóle jest? Z czego to wynika, że my tak często właśnie prokrastynujemy? Mi się wydaje, że jakby prokrastynacja, czy ta reguła satysfakcji, czy wiele naszych innych problemów biorą się z tego samego źródła. Że czy nawet brak tej organizacji, o których mówisz, bierze się z tego samego źródła, które polega na tym po prostu, że my nie jesteśmy do tego przystosowani tak biologicznie, bym powiedział. Że my, ludzie jako gatunek, no to jednak... Podoba mi się taki cytat, że człowiek to jest tak naprawdę małpa, która ma plan. I to faktycznie jest dużo w tym prawdy. Dużo w tym prawdy, że my jednak jest dużo w nas tych zwierzęcych takich impulsów, takich emocji, które rządzą tym, co my robimy tak naprawdę. I ludzie jako gatunek mają około 100 tysięcy lat. A ta cała, powiedzmy, rewolucja agrarna czy rewolucja technologiczna, która się dzieje na naszych oczach, ma około 10 tysięcy lat, tak? Ludzie wymyślili rolnictwo tam, powiedzmy, 10 tysięcy lat temu. Więc jakby przez 90% czasu naszego istnienia, że tak powiem, my się zajmowaliśmy no niczym więcej raczej niż, szczerze mówiąc, takie, powiedzmy, zwierzęta, tak? Więc jakby my jesteśmy przygotowani do tego, czy jakby większość naszych instynktów, czy mózgu, który gdzieś tam powstał na przestrzeni naszej ewolucji. Raczej mówi nam, że powinniśmy robić rzeczy, które są przyjemne tu i teraz. Jeśli jesteśmy zmęczeni, to powinniśmy odpocząć. Jeśli mamy na coś ochotę, to powinniśmy po to sięgnąć. Jeśli coś jest trudne, to powinniśmy tego nie robić, bo nie wiadomo, kiedy przyda nam się ta energia za chwilę, prawda? Że jakby jednak bardzo dużo jest w nas takich impulsywnych zachowań, impulsywnych działań, a mało takiej świadomej, racjonalnej rzeczy związanej z planowaniem, odkładaniem pieniędzy na emeryturę, lepszym jedzeniem. Tak? My wolimy zjeść teraz tutaj tłusty posiłek, niż jeść coś zdrowego, co da nam efekt dopiero za kilka lat. Musimy włączyć ten taki bardzo świadomy mózg, żeby jakby zmusić nasz organizm do tego, żeby nie zjadł teraz tego słoika Nutelli, prawda? My jako ludzie wolimy zjeść słoik Nutelli, no bo da nam to większą przyjemność, odpali nam jakieś endorfiny w mózgu i tak dalej. I my musimy jakby włączyć duże takie no właśnie myślenie świadome, żeby tego nie robić. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o te prokrastynacje, brak priorytetów i tak dalej, no to cały czas to wynika z tego, że my ulegamy impulsom, emocjom, że coś się nie chce, że to, co się wydaje nam trudne, skomplikowane albo czasochłonne, coś, co wymaga wysiłku, jak na przykład trening, nasz organizm wewnętrznie odrzuca. Więc my mamy w środku nas w pewnym sensie takiego zakorzenionego, takiego wroga, który nam mówi, odpocznij, zjedz teraz coś tłustego, przecież będziesz miał więcej siły, energii od tych węglowodanów teraz, mózg ci się lepiej czuł, bo masz tam jakieś endorfiny od tego cukru. Mózg ci unika, stara się, żebyś unikał tego wysiłku, no bo był przez 90% naszego czasu rozwoju jako gatunek, jakby oszczędzanie energii było dobre. Prawda? Ludzie przetrwali dlatego, że oszczędzali energię, że się nie męczyli, że potrafili gdzieś tam się przetrwać w trudnych warunkach i my do tego nie jesteśmy teraz przystosowani. I mówi się, że taki jeden człowiek dzisiaj w ciągu jednego dnia ma tyle informacji, tyle bodźców, tyle wiedzy, tyle pokus, co ludzie na przykład w średniowieczu przez całe życie. My mając smartfona, mając internet, mamy tyle informacji, co ludzie taki, wiesz, chłop rolny w średniowieczu po prostu nie dowiedział się tylu rzeczy przez kilkadziesiąt lat. I my, nasze mózgi od tego czasu
czasów się nie zmieniły. My sobie nie potrafimy z tym poradzić, my nie potrafimy tych informacji przefiltrować, ustrukturyzować, poukładać, nie potrafimy jednoznacznie w ciągu sekundy ocenić, co będzie dla nas lepsze tu i teraz. W związku z czym wygrywają nas takie impulsy, instynkty, że coś odłożymy na później, że zjemy teraz coś niezdrowego, że wybierzemy łatwiejsze zadanie zamiast tego ważnego na przykład, że fajniej będzie jednak zawieść ten dywan, bo po drodze skoczę do Starbucksa, wypiję sobie latte, cokolwiek, zamiast teraz siedzieć i pisać książkę, która będzie powiedzmy dawała nam większe korzyści za jakiś czas. Więc to jest, myślę, coś, z czym każdy nas się spotyka, boryka i właśnie te wszystkie narzędzia, o którym ja mówię, takie jak testy związane z tym, z osobowościami, czy narzędzia do ustalania priorytetów, listy zadań, aplikacje, które możemy zainstalować, to są wszystko rzeczy, które mają nam pomóc włączyć to świadome myślenie racjonalne i za każdym razem, kiedy właśnie będziemy robili to, podchodzili do tych naszych zadań, do tego, co robimy bardziej świadomie, czyli to, co wielu nazywałoby organizacją, to pozwoli nam uniknąć tych takich impulsów, tego autopilota. Mi się wydaje, że za każdym razem, kiedy włączymy takiego autopilota, taką spontaniczność, to narażamy się na to, że wygra ten, że tak powiem, impuls w nas, który nie do końca zawsze podpowiada nam w dzisiejszych czasach optymalne rzeczy. Że w dzisiejszych czasach jednak trzeba trochę lepiej się zorganizować, trochę bardziej zaplanować, trochę bardziej przefiltrować informacje, bo możemy zrobić za dużo, tak? My możemy tak naprawdę dzisiaj, tu i teraz, jak siedzimy, przeczytać miliony rzeczy, pójść w określonym kierunku, kupić określone, setki rzeczy, mamy za dużo wszystkiego i po prostu musimy włączyć tą świadomość, a nie tą impulsywność. Też jeśli chodzi o nasze zadania, cele, które możemy zrealizować. My wszyscy, wiesz, możemy sobie teraz tutaj powiedzieć, że będziemy trenowali na siłowni, czytali 50 książek dziennie, zakładali firmę, mieli 20 przyjaciół, piątkę dzieci, dom wypasiony i tak dalej. Możemy sobie wyznaczyć zbyt wiele celów, które teoretycznie wydają się realne do osiągnięcia, a tak naprawdę w praktyce nie da się tego wszystkiego zrobić. Musimy się nauczyć filtrować, lepiej zarządzać tym swoim czasem. Nasze mózgi się nie poprawiły od tysięcy lat i nasza doba się też nie wydłużyła, a przez tysiące lat zdecydowanie zwiększyła się liczba informacji, zwiększyła się liczba możliwości i musimy sobie się nauczyć z tym radzić właśnie dzięki temu takiemu bardziej świadomemu podejściu do tego. To jest tylko prawdziwe. Chciałam powiedzieć, że przykre, ale może po prostu trzeba to zaakceptować, że my się nie zmieniliśmy, ale za to nasze otoczenie zmienia się cały czas trochę na niekorzyść tego naszego mózgu, mam wrażenie. I jak powiedziałeś o bodźcach, to też była kwestia, o którą chciałam Cię zapytać, bo sądzę, że rozpraszacze w postaci naszych właśnie smartfonów, czy nie wiem, inteligentnych zegarków, czy cokolwiek tam jeszcze do nas mówi przez cały dzień, jest to jeden z największych takich intruzów naszej codziennej pracy i skupienia. I też piszesz o tym u siebie w książce, ale jakbyś mógł nam zdradzić jakieś najlepsze sposoby na to, żeby radzić sobie z tymi rozpraszaczami, no jesteśmy tylko ludźmi, więc wiadomo, że jesteśmy na nie podatni i to dotyczy każdego z nas, jakby też one są tak zaprojektowane, żebyśmy byli na nie podatni, ale chyba warto wprowadzić pewnego rodzaju reżim i samego siebie, samą siebie ochronić przed tym, żeby właśnie ci intruzi nie przeszkadzali nam w pracy. No tak, jak mówisz, że to działa na niekorzyść naszą, jest tego coraz więcej, ale też niestety jest to robione też w sposób świadomy, tak? Czyli na przykład algorytmy czy same sieci społecznościowe są budowane w ten sposób, żeby nas od tego uzależnić, więc to faktycznie mamy tutaj bardzo silnego przeciwnika, z którym musimy walczyć, w postaci sztabów ludzi, którzy jakby inżynieryjnie w cudzysłowie starają się tę naszą uwagę rozproszyć, więc na pewno ma to gigantyczny wpływ, szczególnie wśród ludzi, którzy zajmują się taką pracą intelektualną w stylu właśnie jakiejkolwiek pracy kreatywnej czy pracy biurowej, powiedzmy, gdzie główne, że tak powiem, efekty naszej pracy wynikają z naszej koncentracji, więc ja też oczywiście absolutnie uważam, że to jest ważne i można do tego podejść na różne sposoby. Można podejść do tego albo tak bardzo rygorystycznie, na przykład instalując jakieś oprogramowanie, które ogranicza nam w jakiś sposób czasowy, na przykład dostęp do niektórych stron internetowych, co moim zdaniem bardzo dobrze się sprawdza w takiej już bardzo hardkorowej sytuacji, w stylu od 2 godzin staramy się coś napisać, ale nie idzie nam, to blokuję tego Facebooka, żeby nawet jeśli chcę, to przez 2 godziny nie mogę teraz na niego wejść.
Więc są takie aplikacje, z których możemy skorzystać, ale też moim zdaniem taką najbardziej ludzką metodą, którą ja najbardziej lubię, ale oczywiście to do przetestowania, czy to się sprawdzi u Was, jest to, żeby te rozproszenie po prostu też planować. Ja zauważyłem u siebie, że kiedy ja dosłownie stwierdzę sobie, że teraz piszę i się nie rozpraszam, bo za godzinę, po godzinie ustawiam sobie po prostu licznik czasu i po godzinie, kiedy ten licznik czasu wybije, ja mam czas na rozproszenie się, na wejście na Instagram, sprawdzenie czegokolwiek, co będę chciał, sprawdzenie maili, czy coś ciekawego nie przyszło, to już samo takie zaplanowanie tego rozproszenia sprawia, że ja nie mam ochoty, ani nie myślę o tym rozproszeniu, no bo wiem, że ono za chwilę będzie. Więc wydaje mi się, że znowu ta spontaniczność i te impulsy są tym, co przeszkadza właśnie, no przeszkadza nam po prostu, żeby to skupienie osiągnąć, a za każdym razem, kiedy włączymy to świadome myślenie właśnie w stylu planowania tego rozproszenia, to już nawet taka prosta technika może zadziałać. Oczywiście są też inne sposoby, też rozmawialiśmy o tym nawet przed nagraniem, że o usuwaniu czasowym jakiejś aplikacji. Ja na przykład bardzo, bardzo dawno już usunąłem kompletnie Facebooka, na przykład ze swojego telefonu, kompletnie go nie mam od wielu lat na telefonie akurat i zupełnie da się w ten sposób Żyjesz. Żyć. Ewentualnie mam Messengera jako osobną aplikację taką do kontaktu z ludźmi. Mam na przykład też taką fajną wtyczkę do Chroma, która się nazywa Kill Newsfeed, która na przykład na Facebooku wyłącza Newsfeed. Masz wszystkie funkcje Facebooka oprócz Newsfeedu. I ja jako osoba, która korzysta z Facebooka raczej biznesowo, gdzie mam tam swój fanpage, mam grupę na Facebooku swoją, no to generalnie nie potrzebuję niczego więcej oprócz zarządzania tą grupą, fanpage'a czy Messengera do kontaktu ze znajomymi. A ten Newsfeed mnie z reguły rozpraszał, kiedy chciałem wejść, wrzucić coś na przykład na Facebooka, no to wchodziłem i zapominałem w ogóle po co wszedłem, no bo po 15 minut przywijałem Newsfeed, więc różne takie połączenia moim zdaniem technologiczno-narzędziowe z takim po prostu świadomym planowaniem, kiedy się rozpraszamy, ile czasu sobie dajemy na skupienie, bardzo, bardzo pomagają. Ale jeśli już tak trochę z boku moim zdaniem, warto też testować jedną rzecz a propos tego poznawania siebie samego, czyli przetestować, jak u nas wygląda długość skupienia taka optymalna, po jakim czasie się rozpraszamy. No i są różne metody, które możemy wykorzystać do tego na przykład, żeby zmierzyć sobie czas, który jest dla nas optymalny, żeby się skupić. I jedną z takich metod jest popularną Pomodoro. Nie wiem, czy słyszałaś. Jest to taka prosta metoda, która mówi, tak, że mamy sobie ustawić czasomierz na 20 minut, po tych 20 minutach zrobić 5 minut przerwy, później 20 minut i tak dalej. I na przykład dla mnie te 20 minut jest zdecydowanie za krótko. Ja zauważyłem, że ja dopiero po tych 20 minutach to się rozkręcam, wpadam we flow, a tu mi czasami już dzwoni, że mam niby przerwać, a ja nie chcę przerwać, bo akurat się rozkręciłem. I zauważyłem, że u mnie na przykład tak dobrze działa godzina, że po godzinie zaczynam się rozpraszać, zaczynam mi myśli uciekać, zaczynam się robić zmęczony i wtedy sobie robię taką przerwę, więc ja pracuję w takich godzinnych po prostu cyklach i to rozpraszanie często wynika właśnie z tego, że my czasami po prostu na siłę chcemy pracować albo coś robić, kiedy tak naprawdę już jesteśmy zmęczeni albo no, nie jest to optymalne pod kątem tego, ile jesteśmy w ogóle w stanie się skupić i rozproszenie się zawsze pojawi, zawsze się rozkojarzymy, nikt nie jest w stanie się, wiesz, przez 8 godzin od rana do wieczora skupiać i być optymalny, więc warto znaleźć ten taki blok, sprint, w ramach którego możemy coś zrobić, skupić się, skoncentrować, wtedy sobie znaleźć czas na to rozproszenie w ramach przerwy i spróbować jeszcze raz kilka takich bloków w ciągu dnia zrobić, tak? Więc czy to będą 4 bloki, czy 5, czy ile tam chcemy w ciągu dnia pracować, ale moim zdaniem to się bardzo dobrze sprawdza i zauważyłem, że właśnie 4-5 takich bloków na przykład dla mnie w ciągu dnia to jest wystarczająco godzinnych, żeby zrobić taką robotę sensowną, produktywną, wymagającą koncentracji. Później ewentualnie mogę sobie robić jakieś rzeczy bardziej na luzie, w stylu odpisywania na maile i coś, co wymaga mniejszego skupienia. Są takie krótsze zadania. Ale na przykład właśnie jak mam pisać książkę, mam coś nagrywać, mam wymyślać jakiś produkt, robić jakieś lekcje do kursu i tak dalej, no to zdecydowanie robię to w tych godzinnych blokach i to u mnie bardzo dobrze się sprawdza. Więc to też jest taka trochę z boku odpowiedź na to, jak się skoncentrować, po prostu szukać sobie tego swojego czasu, kiedy ta koncentracja jest dla nas, u nas będzie wysoka i kiedy wysoka nie będzie po prostu. Więc tak w skrócie myślę, że to powinno pomóc. Ale to jest też kolejny super przykład na to, że
nawet najbardziej wychwalana i też sprawdzona metoda powinna być najpierw przez nas zweryfikowana w praktyce, bo też powstaje coraz więcej takich narzędzi, czy nawet notesów produktywnościowych, gdzie właśnie mamy te bloki konkretnie na 20 czy 25 minut i my wierzymy w to, że to będzie dla nas najlepsze, też jakby bez tej autorefleksji no wmawiamy sobie, że to usprawnia naszą pracę, a jednak znowu powrót do siebie, powrót do tego, co sprawdza się u nas, po raz kolejny okazuje się być najlepszym rozwiązaniem, choć oczywiście takim nieatrakcyjnym, bo przecież nie jest gotowe i nie jest na już. Trzeba się znowu wysilić, żeby coś przetestować i sprawdzić, ale no to jest moim zdaniem brutalna prawda, to po prostu albo tak, albo inaczej się nie da, że nie ma co szukać. Jest z takich złotych zasad jest tylko jedna złota zasada, że nie ma złotych zasad, że tak naprawdę trzeba wszystko dostosować do siebie, przetestować, eksperymentować, sprawdzić, jak to będzie wyglądało u nas, czy to w ogóle zadziała u nas, albo może zadziała w jakiejś innej wersji, przerabiać, personalizować. No wiesz, personalizacja to jest nawet jeden z głównych trendów biznesowych jako takich, że nawet firmy zauważają, że produkty personalizowane, niemasowe są przez ludzi chętniej używane, nie tylko dlatego, że ludzie mają poczucie, że one są bardziej ekskluzywne, ale też dlatego, że po prostu są często dla nich, no, są wygodniejsze, bardziej komfortowe, przyjemnie się z nich korzysta, bo są po prostu do nas dopasowane i to jest no, dowód na to, że ta personalizacja w każdym obszarze życia jest nam potrzebna i że my się najlepiej będziemy czuli wtedy, kiedy to będzie nasze i czy to byłaby to organizacja pracy, czy dieta, czy buty, to po prostu tej personalizacji szukać. Tym bardziej cieszę się, że jest coraz więcej ekspertów, którzy w swoich różnych dziedzinach właśnie zabierają taki głos nie instant, który wymaga włożenia dodatkowej pracy, bo jakkolwiek by to żmudnie brzmiało, to przynosi najlepsze efekty i niestety wszyscy do tego, stety właśnie, wszyscy dochodzimy do takich wniosków, więc powiedz nam na koniec, dlaczego metoda tęczówki? Bo często odwołujemy się w tej rozmowie do Twojej książki. Nie wszyscy wiedzą, że nazywa się metoda tęczówki i uważam, że sam pomysł na tę nazwę jest super i właśnie sugeruje nieco inne podejście do zarządzania sobą. I jestem bardzo ciekawa właśnie, jak wpadłeś na to, żeby taki system opracować. No, jak możecie się domyśleć, właśnie książka dotyczy personalizacji, indywidualizacji, pokazuje, jak właśnie znaleźć te najlepsze metody dopasowane do nas, jak znaleźć ten swój styl i jest tam oczywiście bardzo dużo narzędzi, które są już takie konkretne, techniczne, ale pokazuje po pierwsze, jak można je do siebie dopasować, jak można je przerobić. Poza tym pokazuje w książce różne cytaty, opinie czytelników mojego bloga i tak dalej, którzy też pokazują swoje jeszcze jakieś inspiracje, jak do tego podchodzą, więc jakby no, duch jest zdecydowanie taki, że ta indywidualizacja, personalizacja jest kluczem. Ja tam w tej książce niczego nie narzucam. Mówię, że każdy jest inny, każdy musi znaleźć swoją drogę i tą drogę pomagam znaleźć, zamiast pokazywać jakąś gotową. No i teraz tą ideę chciałem jakoś oczywiście ubrać, przedstawić, nazwać, zatytułować i okazuje się, co było dla mnie też zadziwiające, że tak naprawdę najbardziej unikatową częścią ludzkiego ciała są tęczówki. Wcale nie linie papilarne na przykład, tylko nasze oczy i nawet prawe i lewe oko nie jest takie samo. W związku z czym nawet dla mnie to przynajmniej było coś nowego, ale pomyślałem, że to właśnie fajnie pokazuje, że jesteśmy inni, że każdy z nas nawet ma jedno i drugie oko nie takie samo, że po prostu jest 8 miliardów ludzi, którzy się wyraźnie od siebie różnią i nawet w nowoczesnych rozwiązaniach, które mają rozpoznawać naszą tożsamość, to mamy nie skanery linii papilarnych, tylko skanery tęczówki oka i raczej kiedy za 10 lat będziemy żyli w bardzo futurystycznym świecie, gdzie będą wszyscy rozpoznawali jakieś kamery i tak dalej, no to będą rozpoznawały nas według naszej tęczówki, a nie według linii papilarnych i mi się wydawało to taką dobrą metaforą, ten skaner tęczówki oka, że musimy zrobić tak samo, że musimy najpierw się rozpoznać, sprawdzić, kim jesteśmy, z kim mamy do czynienia, co to jest za osoba, jakie ma preferencje, predyspozycje, a później w zależności od tego, jaka będzie odpowiedź, dobrać rozwiązanie reakcji działania. Tak, tak samo działają te skanery, tak? Sprawdzają, kto to jest i na przykład, czy mają go wpuścić, czy nie, albo ile ta osoba ma na koncie, czy może coś kupić, czy nie, bo już są takie testy sklepu, gdzie można płacić tęczówką. Więc jakby tak samo powinno to działać u nas. Najpierw sprawdzamy, jacy my jesteśmy, kim jesteśmy, jakie mamy warunki, co lubimy, kiedy dobrze działamy, co nas motywuje, co nas demotywuje i tak dalej. To wszystko w książce staram się dać
jakby przepis na to, czy podpowiedzieć, jak można to zrobić, no i później dobrać do tego narzędzia, więc też staram się w tej książce właśnie pokazać, jak można byłoby znaleźć dla siebie te najlepsze rozwiązania na podstawie tego, co wcześniej właśnie zidentyfikowaliśmy, więc najkrócej mówiąc, na tym polega ten pomysł. Ja przyznaję, że byłam bardzo sceptyczna względem właśnie kolejnego systemu organizowania życia i to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i myślę, że nasza rozmowa jest takim wstępem do tego, żeby każdy zmotywowany mógł zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Więc to nie chodzi o to, żeby dostać gotowe rozwiązanie, tylko żeby to rozwiązanie znaleźć poprzez metodę prób i błędów. Także mam nadzieję, że jest wśród nas coraz więcej osób, które są gotowe poznać swój własny, może nie tyle system, co też takie swoją własną układankę, z której mogą stworzyć sobie taki dzień i rok pełen efektów, ale też przyjemnej pracy, bo chyba o to chodzi, nie? Żeby łączyć ten komfort codziennego życia z efektami i celami, które sobie gdzieś tam ustalimy. Także Jacek, ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ogrom wiedzy, którą podzieliłeś się tutaj, ale przede wszystkim za to, że stworzyłeś tą piękną książkę. W sumie mogę ją pokazać, bo jak jesteśmy na wizji, to jak ktoś dotrwał do końca, na pewno wszyscy, to książka w ogóle jest super i jest też bardzo pięknie wydana. I w opisie będziemy mieć nawet specjalną ofertę dla naszych słuchaczy. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i trzymam kciuki za szerzenie takiego zdrowego i fajnego podejścia do produktywności. Może być produktywność i efektywność, może być znowu cool. Tak, mam nadzieję, że trochę to odczarowaliśmy i myślę, że jeśli miałby tu jakiś motyw przewodni tej rozmowy, to mam nadzieję, że był taki, że oprócz tej personalizacji też takie, myślę, zdrowe, ludzkie, życiowe podejście bez ciśnienia i jakkolwiek by to brzmiało, czy produktywność, czy efektywność, to nie chodzi o nic złego, nieprzyjemnego i wbrew pozorom chodzi o to, żeby właśnie było łatwiej, lżej i przyjemniej, a nie odwrotnie. I mam nadzieję, że chociaż trochę w tym pomogłem albo zainspirowałem, że do myślenia chociażby o tym, w jakimś tam kierunku. Jeszcze raz dzięki też za zaproszenie. Mega miło, że mogłem z tobą porozmawiać. Dzięki, do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Tak jak zapowiedziałam, jeśli macie ochotę kupić książkę Jacka Metoda Tęczówki, to do końca tygodnia, do 25 października z kodem Karolina Podcast dostaniecie darmową dostawę. To oznacza, nie będziecie musieli płacić za dostawę. Jeszcze z ogłoszeń dodam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na iTunesie, na Spotify i na YouTubie. I jeżeli macie ochotę dodatkowo podcast wesprzeć, to na mojej stronie karolinasomańska.com/sklep znajdziecie przeróżne produkty elektroniczne mojego autorstwa, różne e-booki, między innymi takie o zdrowym stylu życia, ale też takie narzędzia samorozwojowe. I ja każdego miesiąca przekazuję 10% sprzedaży innej fundacji i w październiku jest to Fundacja Małgosi Braunek-Bądź, która pomaga w taki zintegrowany, holistyczny sposób pacjentom onkologicznym. Także zapraszam Was serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i każdego innego i słyszymy się już za tydzień w kolejnej rozmowie. Cześć!